jest czwarty dzień pobytu. Jesteśmy w Badzie de Bravo. Piękny stadion położony na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj wykonałem tutaj kilka rytmów, 15 razy 200, pośrednio 33 sekundy, 33,5. Przerwa 200 metrów w truchcie do minuty, minuta 5 dziś średnio wychodziła ta przerwa. Czułem się świetnie, aż jestem zaskoczony, że tak dobrze reaguję na wysokość. Niestety wszyscy biegają, więc nikt nie mógł mnie nagrać na żadnym odcinku. Trening praktycznie wykonany. Truchtamy sobie w pięknej scenerii. Świeci słoneczko. Czwarty dzień pobytu. Humor i zdrowie dopisuje. Tutaj pan się modli do drzewa. Chyba jakaś forma medytacji. Może z nim rozmawia, nie wiem. Ale bardzo fajne i barwne miejsce. Warto tutaj przyjechać, przekonać się, jak się tutaj trenuje. Badzie de Bravo to też miejscowość turystyczna. Jest tutaj bardzo duże i piękne jezioro, małe miasteczko w centrum. A stadion, na którym teraz truchtam, znajduje się na wzgórzu. Co dziwne, bo w ogóle nie ma tutaj wiatru, a jesteśmy wysoko na wzgórzu, więc taka ciekawostka dla was. Bardzo dużo osób biegających na stadionie, od profesjonalistów po amatorów, którzy tutaj przyszli spędzić aktywnie czas. Bardzo fajna pogoda, 15 stopni, świeci słońce. Oby zdrowie dopisywało i robota pójdzie do przodu. Właśnie przebiegł Juan Luis Barrios. Rekord życiowy na 10 tysięcy metrów 27,28. Na 5 tysięcy metrów 13,08. Więc tutaj on z reguły wykonuje swoje treningi tempowe. Dzisiaj biegał 3 km, 2 km, 3 razy kilometr i 400 będzie biegał jeszcze. Vamos, vamos, Juan, vamos! Piękne miejsce do treningu. Dzisiaj praktycznie bezwiecznie, więc można naprawdę robić bardzo dobre treningi. Wysokość 2000 metrów, słoneczko, 15 stopni. Nic, tylko trenować.